ten sposób. Weźmy prawie wszystko. Weźmy prawie wszystko. Ale na szczęście... To jest w ogóle ciekawy temat. Pieśni adwentowe, bo... Ja chodziłem na roraty jako dziecko i pamiętam z kościoła parafialnego, no nie wiem, no 3-4 pieśni na krzyż, tę słynną Marynatę, tę okropną pieśnią, to piosenką raczej. I generalnie, niewiele tych pieśni było. Potem właściwie w 2000 roku trafiliśmy na temat pieśni adwentowych, kiedy we Wrocławiu był słynny ojciec Wojciech Gołaski. I wprowadziliśmy do Dominikanów śpiewy pieśni tradycyjnych, które są tam w mniejszym albo większym natężeniu do dzisiaj, co też świadczy jakby o sile tych pieśni. Bo wtedy zastąpiliśmy rzeczywiście wielogłos dominikański, który się pojawił przez pierwszych kilka dni rorak i potem już do końca w tym 2000 roku śpiewaliśmy właśnie pieśni tradycyjne. Ojciec Wojciech ściągnął wtedy Adama Strugę do Wrocławia, mieliśmy też takie z nim spotkanie kilkugodzinne śpiewania tych pieśni. I to też było takie bardzo umocnienie tego. I tutaj zaczęliśmy zgłębiać temat tych pieśni adwentowych, które się nagle bardzo rozszerzyły dzięki ojcu Wojciechowi i Adamowi też. Potem trafiliśmy na to źródło, o którym wspominałem, czyli Partenomelikę. Ale z tych kilku pieśni, które są powszechnie znane, okazało się, że zebraliśmy na stronie forum, w którym zbieramy takie różne stare pieśni, jest około 100 pieśni adwentowych. I wcale nie ma mało, tylko są w większości zapomniane. Około 2003 albo 2004 roku zaprosiliśmy do Wrocławia właśnie słynny zespół Jarzębina z Kocudzy. I właśnie był taki pomysł, że razem ze scholą Gregoriana Silesiensis będziemy śpiewać na zmianę trochę pieśni, trochę może jakiś chorału, trochę tej partenomeliki. A Jarzębina, która wtedy miała, była taka sytuacja, że one mogły przyjechać, zaśpiewać z nami. I ja zadzwoniłem tam do szefowej tego zespołu, Ireny Krawiec. I właśnie przedstawiam jej tę sprawę, mówię, słuchaj, Irena, właśnie jest taki pomysł, bo wiem, że możecie przyjechać do Wrocławia, chcemy pieśni adwentowe zaśpiewać. Mówicie sobie, no Kocudza, no to one tak świetnie śpiewają, mają tyle tych pieśni, a tam z drugiej strony po prostu konsternacja. I Irena mówi, wiesz co, ale my właściwie nie śpiewamy pieśni adwentowych. Okazało się, że one prawie w ogóle żadnych pieśni adwentowych nie znały. Ale ponieważ ten temat wrzuciliśmy też wtedy, mieliśmy tam parę tygodni jeszcze do tego spotkania i tego wspólnego śpiewania, to one zaczęły też szukać tam u siebie i same dla siebie dzięki temu w ogóle przypadkowi odkryły też te pieśni. No i właściwie śpiewają je od tego czasu, chociaż już też niewiele by brakowało, żeby tam u nich to gdzieś poszło w zapomnienie. No, niesamowitymi drogami czasami chodzi ta tradycja i to odnowienie tradycji. A w ogóle wszystko się wiązało z postacią niejakiego Jana Klaty, słynnego reżysera kontrowersyjnego, który wtedy miał swój debiut reżyserski i miał taki pomysł, robił sztukę pod tytułem Uśmiech Grejpruta, do którego potrzebował śpiewaka ludowego albo śpiewaczkę, która na koniec jego sztuki właśnie miała zaśpiewać Panie, Jezu Chryste, Panie miły. I właśnie ktoś mu podrzucił panią Dychową, taką śpiewaczkę, jedną z lepszych śpiewaczek tam w Kocudzy. I właśnie dzięki temu, że ona miała przyjechać, to mogły przyjechać kocudzanki i dzięki temu my mogliśmy zrobić ten łączony koncert. Takimi bardzo dziwnymi drogami. Choć z Janem Klatą współpracowaliśmy potem też przez chwilę. No. Potem mu trochę odbiło. Także no to prześpiewaliśmy. Bardzo, bardzo dziękujemy za śpiewanie, za to, że przyszliście Antoniemu, za to pomysł, no bo to jest najważniejsze. Pomysł i zaproszenie. Ja myślę, że tutaj gospodarzowi za gościnę. Gospodarzowi za gościnę. Pieśni zawsze chętnie, adwentowe zawsze z wielką ochotą. Myślę, że na pewno możemy już teraz ustalić, że będzie jakieś spotkanie z kolędami i z pieśniami właśnie na Boże Narodzenie. Też różnymi tymi najdziwniejszymi, takimi, gdzie się śpiewa w innych językach czasami i tak dalej, że są bardzo zabawne teksty do nich ułożone, takie bardzo mało znane. Także zrobimy jakieś na pewno właśnie w styczniu czy coś takiego. Ja może zapytam, bo zrobiłam sobie nagranie, czy nikt nie ma przeciwko, do własnego użytku. Tak.
Tutaj to, gospodarz to, zawsze to, i tak nagrywa. Już z prywatnością się pożegnaliśmy od teraz. Ja wiem, ale... Także jest i w internecie jest... Kolędy nie będzie trzeba rozbić, na, że tak powiem, na przykład dwa spotkania, bo po prostu jest bardzo, bardzo dużo. Znaczy, to jest taki pomysł, że ja tutaj drukuję jakieś karteczki, tutaj mam jakieś cztery strony, ale...